Noc przed nami mroźna, a jutro nadal słońce, ale też i chmury. Jarosław Kret, dobry wieczór. Prognoza pogody. Dziś było słonecznie za sprawą tej oto strefy wyżowej, co wbiła się takim klinem do nas z nad Skandynawii. Pomiędzy te chmury, co w ubiegłym tygodniu zasłaniały nam skutecznie słońce, a te, które próbują przebić się do nas, psując już tę słoneczną sielankę w Polsce zachodniej. No i jutro, jak widać, będą dalej te chmury próbować przebijać się. Do wieczora ma ich się zebrać nieco tak w zachodniej i w południowej Polsce. Ale co ważniejsze, jeszcze zagęściły nam się tutaj te linie, izobary, a to znaczy, że na zachodzie będzie wiać, a na wschód Polski będzie dalej spływać arktyczny chłód. W nocy mróz potrzyma mocno i tak ma być od minus 17 stopni na Suwalszczyźnie, minus 11, minus 8 w głębi kraju, do minus 6, minus 7 w Polsce zachodniej. I tu miejscami więcej chmur, ale padać nie powinno, z tym, że powieje już chwilami silniejszy wiatr, czyli zimno będziemy odczuwać spotęgowane. Jutro podobnie jak dziś, czyli raczej słońce, miejscami nieco więcej chmur niż dziś, a w Polsce zachodniej powieje chwilami silny wiatr. Po południu wciąż dość słonecznie, a więcej chmur pojawi się w Polsce zachodniej, głównie na Dolnym Śląsku, i padać nie powinno, z tym, że mróz miejscami dość przyzwoity. Tak, na Suwalszczyźnie na przykład ma być minus 10, na Pomorzu Gdańskim i Mazowszu minus 5, no w Polsce zachodniej ledwie minus 1. Środa zmienna, czyli a to chmury, a to słońce, a padać nie powinno, z tym, że silniej niż jutro będzie wiać i wschód mroźny, a zachód z łagodną temperaturą. A czwartek, no w czwartek już ma padać śnieg, będzie wiać, czyli będą zawieje, a na południu kraju będzie padać deszcz ze śniegiem, czyli śliskie drogi. To wszystko dziś, do widzenia.